Witam Was z tej strony Vigo. Gramy dalej, moi drodzy, w Subnautica Below Zero. Słuchajcie, przygotowałem się znowu. Jesteśmy cały czas koło centrum robotyki Fi, znaczy nie jesteśmy koło tego centrum, ale przy wyspie. Już byliśmy tam, zobaczyliśmy, co tam się dzieje, ale chciałbym jeszcze raz zobaczyć, czy czasem czegoś nie pominąłem. Niektóre rzeczy musiałem zostawić, bo nie miałem w plecaku miejsca. Tym razem się przeorganizowałem i mam. Ubrałem sobie latarkę czołową, bo o niej zapomniałem, że ją mam. Wszystko inne wywaliłem, bo nie potrzebujemy żadnych rzeczy do pływania, nie potrzebujemy raczej, chyba. Stick Glide zostawiłem. Mam jedną kostkę w razie, jakby była potrzebna, mam baterię na wymianę, mam narzędzie teleportacyjne, abym mógł się przenieść tutaj. Mam też pęglina szpigowskiego, chociaż nie sądzę, żebym go już musiał używać, chociaż kto wie. Jakąś tam wodę, kostkę do jedzenia. Termosik, jakby mi było gorąco, żeby się napić. Także mam rzeczy, które mam nadzieję mi się przydadzą. No i cóż, no i to będziemy lecieć dalej na... a to zjemy sobie jeszcze, bo to przeszkadza. Na wyspę i poszukamy dalej fajnych rzeczy. Chociaż kurde, korci mnie Spawn, szczerze mówiąc. Bo przynajmniej nie będzie mi zimno. Tylko Spawn wolno chodzi, nie? Kurczę, czy mam iść Prawnem? Czekajcie, jeszcze coś chcę sprawdzić. Tam dostaliśmy wiadomość, że płyn hydrauliczny, zlepek nasion wodorostów i galareciak razy 4. O kurka! I tam byśmy ten... To było przy tym moście. Wiecie co? Wiecie co? Ja idę do domu po... zlepek nasion wodorostów i galareciaka. Widzimy się, jak tutaj z tym już przypłynę. No dobra, moi kochani, słuchajcie, mam za sobą już galareciaki. Gdzieś się tutaj... Boże... poumieszczałem. Raz nie wiem gdzie. O właśnie, mam 3-4 galareciaki i zlepek wodorostów, jak widzieliście. Zróbmy to. Ten płyn hydrauliczny. Ok. I teraz mam nadzieję, że wszystko jest ok. Słuchajcie, mam ze sobą to. Nie biorę nic innego, bo mi chyba raczej to nie będzie potrzebne. Biorę palnik w razie czego. Narzędzie teleportacyjne, jakbyśmy się teleportować do domu, czy do Sitraka. Sałatki dwie. To chyba powinno starczyć. Pingwina, no wezmę w razie czego. Kostka jedna w razie czego. Baterie na wymianę. No chyba skaner oczywiście. Tutaj mam czap, no bo nie będę raczej nurkował nigdzie, tylko chodził, więc powinno mi to wystarczyć. Jedzenie w razie czego mam dużo. No do ocieplania się to powinienem te roślinki znaleźć, ale chyba tak sobie teraz myślę bardzo mocno, żebym poszedł w tamto miejsce jednak. Jednak Prawnem. Chciałbym. Okej, jestem. Jestem. Pierwszą rzeczą, jaką chcę zrobić, to udać się na ten most. Nie widzicie, nie muszę się przejmować ciepłem, tylko piciem, jedzeniem. Może jestem trochę wolniejszy, może nawet nie. Bo słuchajcie, tutaj trzeba włożyć tą... Czy on będzie kucał tak jak... Hop. Tą jednostkę. Płyn hydrauliczny. Okej. Okay. O, się bałem. Aha, i trzeba wysunąć. Ok. Świetnie, ale na ten most pójdę za chwilę. Ja chcę wrócić do stacji Robotics. Z którędy to się szło? Ja chcę wrócić do stacji Robotics. Nie, tędy się nie szło. Muszę zejść z tej górki najpierw, tędy. Okay. I chcę sprawdzić, czy ja czasem
nawet podnieść te rzeczy, które upuściłem. I też na montażu ja widziałem, że pominąłem mapę jedną, która tam była. Dlatego chcę się do niej z powrotem dostać. I ją podnieść, bo to jest mapa... nie wiem dokładnie czego, ale wydawało mi się, jak spojrzałem na montażu, że to jest podobna mapa do tej, co mamy teraz, ale chyba to jest dalszy ciąg, co jest za mostem, być może. Być może, nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. Albo tego mapa, nie zaraz, bo tam było... Przeanalizujemy za chwilę tą mapę. On wejdzie też tutaj, super, jakiś... O, lód. No to hop. A tym razem nie dam rady w ten sposób, no to tędy. Jest tutaj mnóstwo terenu, którego tak naprawdę nie zwiedziłem jeszcze, nie? No i tutaj właśnie zostawię z tego mojego przyjaciela. Bo nim nie przejdę. Sopel się oczywiście. Jak to? A, przecież to jest... To nic się nie stało. Dobra, słuchajcie, lecimy jeszcze raz. Przeszukać te tereny. Tutaj byliśmy wszędzie. To skanowaliśmy. Ja muszę znaleźć ostatni fragment Snowfoxa. Wejdę tutaj jeszcze, bo tutaj nie pamiętam, czy coś zostawiłem. Śnieg to nie, to miałem skanowane. To pamiętam, tą ścianę, ale sprawdzę jeszcze, czy tutaj nic nie ma. Nie ma. Też do niej trafiłem przedtem. Dobrze, lecimy jeszcze raz. Przeszukać każdy teren. Mieć pewność, że wszystko zabieram. Tu jest jakiś pingwina plakat, biorę. Nie chcę go wziąć. Tu nic nie ma. O, tu jest ta mapa, o tym mówię, zobaczcie. No, mapa zagłębia lodowcowego. I teraz pytanie, czy to jest... To jest portal. Tutaj pingwinem wjechaliśmy. Czy to jest przed mostem? Nie, ale to jest inaczej trochę wygląda. Chyba, że to jest kompletnie coś innego podobnego. Dalszy ciąg. Fragment pingwina to nie chcę. Ej, no może? Tu jest też wjazd jakiś. To jest, mi się wydaje, miejsce, gdzie, którego nie odwiedziliśmy jeszcze. To jest za mostem. Tak mi się mocno wydaje. Ja wiem, że tutaj wszędzie byłem, ale jeszcze chcę raz posprawdzać. Coś mogę czapnąć. Teraz pytanie, czy tą mapę... Tak, nie mogę wziąć, nie, tylko ze skanowaną. Dobra, w pingwinina nie skanuję. To jest wyjście chyba. A nie, to jest dalej. Tu już byliśmy. Ja wiem, kochani. Możecie sobie skipnąć, jak chcecie. Ten plakat może też mnie interesuje już teraz. Woda. Przyda się. Tutaj są rybki w akwarium, ale tu nie ma chyba co tam... rybki pobierać. Tutaj mam apteczkę, której nie wziąłem. Dobra, lecimy. Dobra, i to wszystko. Tutaj nic nie ma, idziemy dalej. Jeżeli jesteście... Wybaczcie, że zwiedzam też raz, ale widzieliście, no mapy nie wziąłem. No trzeba było się po nią cofnąć. Ja bym tutaj jeszcze chętnie szedł dalej, ale wiem, że też... zostawiłem gdzieś. Patrzę, te skrzyneczki, bo ja też pozostawiałem parę rzeczy. Tutaj właśnie zostawiłem mnóstwo rzeczy. Zobaczcie, ten plakat. To. I to. Flary nie będę brał. Bateria. No, mnóstwo rzeczy. Zostawiłem, bo ten magnetyt chciałem wziąć, który tutaj był w tej skale. No ale wziąłem, dobra. Okej, tam byliśmy, wszystko zrobiliśmy. Tu byliśmy, dobra. Na górze chyba pozbieraliśmy wszystko, zobaczmy. Stąd wzięliśmy. Tutaj. Stąd. Jest jakaś kolba czy coś, ale to chyba nawet się tego nie da wziąć.
Jeszcze jeden Snow Foxa nam potrzebny. Kurczę, tylko gdzie on jest? Administracja, do chwilę. Dobra, wchodzę. Tu tytanu powywalałem, mnóstwo rzeczy powywalałem. To zdjęcie było też na Aurorze, mi się wydaje. W pierwszej części. Calm. Biorę. Ok. I to chyba wszystko. Kuchnia. No zobaczmy w kuchni, co mają. To obiorę. Lodówkę mogę sobie zrobić. O. Tutaj otworzyć nie można. Dobra. To będzie wszystko. Na tej stacji. Ok. Czy ja chcę sobie zeskoczyć już tutaj? Chyba tak. Zejdę tutaj sobie tędy. Hop. Dobrze. To mamy zwiedzone. No i teraz pytanie, gdzie my chcemy iść? Znaczy, pójdziemy, chyba się jeszcze zrzucić, bo to i tak musimy wrócić do bazy. Lądowisko, to nie to, to jest lądowisko tutaj, to nie. My chcemy wrócić do bazy, którędy my przyszliśmy, tamtędy. No to zobacz, jeszcze tam można iść, nie? Jestem ciekaw, czy jakby wyskoczył na mnie stalker śnieżny, to ja bym mógł się właśnie prawnem obronić. I walczyć z nim, bo tak to ja nie wiem, czym co, nożykiem mam walczyć z nim? Chyba, że działkiem pulsacyjnym i go jakoś... Może to by było dobre, jakbym wziął działko pulsacyjne ze sobą i bym go w działkiem... strzelił. Kurczę, zobaczcie, czy tam można iść do góry. Ja cię kręcę, to ta wyspa jest ogromna. Idziemy do naszego czołgu. Mam dużo surowców, a ja wszystko tutaj pozrzucam i pójdę na górę tam zobaczyć. Idę się przespać i nad ranem idziemy dalej w teren. An energy signature of some strength. I am not sure what it is for. Go ahead and share it. Can't hurt. Signal location uploaded to PDA. Ooh. Gdzie? A tam jest artefakt. Jeszcze jeden. 1500 stąd. Wow. Stąd. Mogłem zjeść najpierw coś. No dobra, sałateczki sobie zjemy. Niedługo. Wracamy. Idziemy przez most. Zobaczyć, co tam się kryje. No, jestem ciekaw. Gdzie mnie to zaprowadzi? No, nowe tereny. Trzeba popatrzeć, co tu jest. A czy ja mogę otwierać skrzyneczki stąd? Nie, a czekajcie. No dobra, wyjdę sobie na razie z niego na moment. Ok, pokaż mi twój moduł. Czy ja mogę ci wyciągnąć to i zobaczymy, czy będziesz mógł otwierać takie rzeczy. Flary nie chcę. Teraz, którą ja mam rękę? Aha, tą do łapania. Okej. Okay. O.
Dobra, dobra. Czekaj, tam jest skrzynka jeszcze. I teraz zobaczmy, czy ja mogę otworzyć skrzynkę. Raczej nie. Będę musiał wyskakiwać jednak z niego i sobie krzywdę robić. Apteczka. Kostka. Sałatki mamy dwie, tylko zjem sobie kostkę. Wypiję sobie 50 wody. To będzie 100, a trochę niepotrzebnie tą akurat wodę wypiłem, no ale dobra jest. Welcome aboard, Captain. Welcome. Dobra, safe. Bo się boję. On, Northeast on mówił? No teraz to, tutaj mi to mnie nic nie... Czekajcie, skąd przyszedłem? Stamtąd. Mogę iść tędy. Tam jest... O, to jest dużo... A, czyli też tędy mogłem iść. Do jaskini. Żeby ja się później nie zgubił. A, tędy przyszedłem. Moment. No to tutaj nic nie ma. Jak góra, tam. Okej. Okay. Muszę się skupić, żeby... O! Tam coś jest zniszczone. Może też się rozglądać. Za... To jest ruda miedzi. Czy on może ją sobie podnieść? Tak. Ruda srebra i miedzi. Tam chcę zobaczyć. Creatures. Ja się boję, że... Tutaj chodzi, chyba chodzi o tych Starkerów, nie? Śnieżnych. Może ja bym mógł właśnie w moim prawnie... sobie z nimi poradzić. Może. Dobra. Peda. Tak specjalnie ustawiam, żebym mógł łatwo skoczyć, ale tam jest jeszcze jedna ta skrzynka. Ale zejście... Na dół? Co to za zejście na dół? O kurka. Wola. Co to było? O, w mordę jeża, widzieliście, co to było? To była ta... O Boże, ten lewiatan wielki z trailera. O Jezu, się boję już. Powinienem zobaczyć, czy to zejście w dół, ale się boję strasznie. Dobra, mam zapamiętaną grę w razie czego, no to kurde. Gdzie jest ta drabinka? Gdzieś na dole. Peda. Czekaj, czekaj. Ja muszę z nim przejść tam. On tutaj wyszedł, nie? O Boże. Boję się. Tunel. Tytan, miedź i co, i to wszystko? Myślałem, że to jest ten, penglin jakiś. No to będę miał bliskie spotkanie z tą potworem. Niestety, niedługo. Chodź tu. Prawnik. Stamtąd przyszliśmy. Chcieliśmy iść wyżej.
teraz gdzie my chcemy iść? Tamtędy byliśmy? Tam? Czekajcie, jeszcze raz przejdę się tędy. Tam na górze nic nie ma, nie? To było tylko wejście tutaj. Tak. No dobra. Mi się wydaje, że powinienem Snow Foxem tutaj latać, a nie... Tam jeszcze... Co tu jest? Jezu, jaka dziura. Jaskinia? Czekaj. Tam jest most, chyba. To są tereny. Na pewno. Dobra, jest słabo widoczne, że tu mam jakąś rakietę. Tu byłem. Aha, i ten też szedłem do góry. Czyli tam jest jakaś przepadlina, rozpadlina. Zaraz, czy to jest most? Most już? Tak. Czyli zaraz. Tam jest jakaś rozpadlina. Ja bym musiał wrócić. Nie mam pojęcia, ale widzieliście to, ten ogon tam? Kurka, się przestraszyłem. Ja bym chciał iść jeszcze raz do... Może w inną stronę i poszukać jeszcze stalkera albo tego. Tędy nie szedłem. Albo ciała... Albo stalkera, albo właśnie część są Foxa ostatnią. Nie wiem, gdzie ją znaleźć. Ta creature to był chyba ten... Tam pójdę za chwilę. Co tu mamy? O, tak gdzieś w dół zejście jeszcze. A to nie jest zejście do mojej bazy? Znaczy do mojego stalkera. To jest... Nie, no to jest, tak. To tam jeszcze raz i idziemy w tamtą stronę. Kurczę, no błądzę trochę. Zaraz sobie przeanalizujemy. No tam jest robotyki. Holender. Co tu jest? Za przejście. Dam radę przejść? No dam radę, tam jest robotyki, a tutaj... A tędy nie byłem. A, nie chcesz? Czekaj, ja muszę to zrobić. O właśnie. Coś widzę? Co to jest? Jakieś wypalenia. Czekajcie, sprawdzę, ale trochę się obawiam. Podnieś śnieka, to nic nie ma. Tutaj nie byłem. Możemy popatrzeć. Powiedzcie. Snow Fox. Mam całego Snow Foxa. Ekstra. To jest to. Mam całego Snow Foxa. Co tutaj mamy? Jestem zadowolony. Gdzie ja teraz idę? Gdzie mnie to prowadzi? Do Fi znowu? Chyba tak. To chyba do centrum robotyki. O! Szkielet? Tam jest...
Szukajcie, jakaś inna rzecz. Na dół mnie prowadzi też. Ale tu jest jeszcze jakaś jaskinia. To miejsce jest ogromne. O kurka. Czekajcie, spojrzę w dół. Lawa. Nie, woda. Co tu mamy? Srebro i miedź. Pewne. Może się przyda. No właśnie, spójrzmy, co do Snowfoxa jest potrzebne. O kurka. O, powaliłem go. Powaliłem go. Jak ja mogę go zebrać futro? Ej, co to jest teraz? A czym pobrać futro? No wiecie co? To muszę tylko je znaleźć? Nie mogę je... Co to jest? Podnieść śnieg? Ja nie chcę podnosić śniegu, ja chcę podnieść jego futro. Ale oszustwo. Cholera. Nie mogę działkiem też go skasować? To jak ja mam podnieść śnieg z takiego stalkera? Nie czyni śnieg, co ja mówię, ten futro. Bez sensu. Welcome aboard, Captain. Naprawdę? Aż mi trochę... Słuchajcie, może jestem głupi. Może jakiś trzeba inny sposób, ale... Szkoda, jakbyście mi powiedzieli może, jak od niego podnieść... To futro, to było super. Teraz nie wiem, w którą stronę szedłem. Do góry chyba. Tam coś jest. Przejdę? Przejdę. Kolejne części pingwina, chyba. Albo Star Foxa. Kurka, chyba źle idę, co? Znaczy dobrze pewnie, ale... Obawiam się, że chyba za szybko w te tereny przyszedłem. Jest woda. Co tam może być? Boję się tam wejść, ale wejdę. Ładnie tu. Ale jest głęboko strasznie. Nie wiem, czy tam skoczyć, czy nie skoczyć. I dokąd bym wypłynął? No mogę spróbować. Tam jest chyba ten. O! Tam jest do góry wejście jakieś. Nie wiem, czy ja dobrze idę, się boję. Tam jest jeszcze jakaś jaskinia. Czy ja chcę tą jaskinią wejść? Dobra, zobaczymy. Ale kurde, jakieś znajdźki mam ciekawe. Gdzie ja jestem? Ciemno. O kurka, jestem z zewnątrz gdzieś. Boję się.
Ja chyba nie powinienem tutaj tak trafić szybko. Może, a może powinienem? Nie wiem. Pić mi się chce. Tutaj nic nie mam. O, tutaj jest miejsce na pinglina. Chcę, zobaczymy? Zobaczymy, co tam jest. Cyk. Czwórka. Piąteczka. Jedziemy. Magnetyt. Magnetyt tutaj mam dużo. Ja wiem, powinienem sprawdzić, co jest potrzebne do zrobienia Snow Foxa, nie? I kwarc. A wyście co, kwarc wezmę sobie. 4 wziąłem już, czyli muszę uciekać stąd już. A to starczy mi. Chyba. To jeszcze najwyżej pójdę po ten kwarc jeszcze raz. Ale chyba nie potrzeba nawet. O, chodź już. Dobra. Wiecie co, nie mam pojęcia, gdzie jestem. O, jest dzień, super. O, to są te drzewa. Wiecie, ja wiem, gdzie ja trafiłem. Z mapy pamiętam te drzewa. Tutaj miałem trafić. Tutaj miałem trafić, ja musiał zeskanować te drzewa. Akacja szalonowa. Tak, za momencik, ja chcę pić. 50, dawaj. Broń mnie, mój przyjacielu. Jest bardzo dobry pomysł, że przyszedłem z tobą tutaj, chyba. Dopóki nie zniknie mi. Czekajcie, zrobię save'a. Boję się trochę robić save'a, ale zrobię. Bo później się boję, że nie trafię z powrotem do miejsca, gdzie powinienem być, ale nie, 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 trafimy. Ja to pamiętam. Tu jest dużo jakichś dziwnych złóż. Ja pamiętam tą mapkę. Czekajcie, zerknijmy na nią. Gdzie są mapy? Dane geologiczne. Badania. Przetrwanie. Dziennik komunikacji. Mapy. O właśnie, zobaczcie, jesteśmy w tym miejscu. A mamy iść tu. Tu jest coś i tu mamy iść, dobra. Ale tutaj nie wiem, co jest, bo to ominęliśmy. No idziemy dobrze, ale tutaj jest jakaś wieża, nie? Gdzieś. Tutaj chyba nie, co? Tam coś jest, dobra. A później mamy iść tam na górę, albo tam. Chodźmy najpierw do tego miejsca. Znowu tak sobie skoczę, wyjdę o w ten sposób. A, i tak sobie krzywdę zrobiłem. Kostka. Nie wiem, co tam było. Moduł skoku. Snow Foxa, super. Ogniwo jak najbardziej. Apteczka, super. Przyda się. Już mi zimno się robi. Flary nie chciałem. Tutaj jest mi cieplej. Teraz mamy górę. Albo tam. Spójrzmy na mapkę. Jesteśmy tu, tak? Chyba. To chyba tędy muszę iść. Nie wiem, czy na górę, to tędy. Albo tu. Nie wiem, zobaczymy. Idziemy na górę zobaczyć. Tutaj widzę znowu szkielety wszędzie. Możeśmy.
próbował. A może ja muszę walczyć z nim nożem jednak, jak on przyjdzie, wtedy będę pobierał. Po śmierci nie mogę może. Po śmierci może nie mogę. Nie wiem, miałem chyba tutaj iść, tak? Nie wiem, na to wygląda. Jest jakaś jaskinia. Kolejna. Tam jakaś woda. Kurczę, już sam nie wiem, gdzie iść. Tu jest Stalker. Zaryzykuję. I będę walczył z nim nożem. To jest dziecko. O, zaatakował mnie duży. No i dupa, nic nie dało. Znalazłem futro. Ekstra. Kurczę, zaatakowałem dziecko Stalkera, nie? Ale znalazłem futro. To jest ważne. Mamy futro. Okej. Bierzemy wszystko. Dużo tego futra tu jest, więc bierzemy. No i git. Mamy dużo futra. Chyba możemy wracać, mi się wydaje, i zrobić sobie kombinezon Snow Foxa, albo... Albo nie wiem, bo się boję, że za chwilę mnie coś zabije tu już. Jeszcze tam dalej musimy iść, do tej góry. Ale bez kombinezon z tym, bez Star Foxa? Teraz mnie kusi, żeby wrócić do bazy już. Do mojej bazy i użyć Star Foxa. Z drugiej strony to mi też całkiem dobrze, szczerze mówiąc. Prawo nam się chodzi. O, tam jest jakieś zejście w dół. Jest jakaś jaskinia. Kurka, tyle rzeczy tutaj do eksploracji jest na tej planecie, że już kompletnie nie wiem, którędy opłaca się bardziej iść. Jest kolejny Snow Fox. Szczerze? Chciałbym wracać. Ale chyba tutaj pewnie, no miałem na pewno tu trafić, no ale kurczę. Boję się, że trochę nieprzygotowany jestem jeszcze na tą podróż tutaj. Snow Foxa na pewno nie mam, nie? Kurczę, no prowadzi mnie ścieżka w górę cały czas, ja pindolę. Czołg? Zbliżam się do mojego czołgu w ogóle. Może będę mógł zeskoczyć. O, tam byłem. I co, ja miałem tu przyjść? Zaraz, żeby... Tędy mógłbym przeskoczyć.
mógłbym pewnie zeskoczyć tam na dół teraz już moim prawnem. Kurczę, naprawdę nie mam pojęcia, co teraz robić. Aha, tędy mógłbym zejść, no dobra. I tędy też mogę zejść, spoko. Czyli znalazłem? Jestem praktycznie przy Fi. Ej, super. Ale to jeszcze coś mi mówi, że to nie wszystko. Coś mi mówi, że to nie wszystko. To jest którędy do domu, tam. Nie wiem, czy to już wszystko, czy nie, ale na razie mam dosyć chyba tej wyspy. Zrobię sobie skafander. Zrobię sobie Snow Foxa, tylko nie wiem gdzie. Czy to na tej wyspie powinienem? Pewnie tak, bo ona jest największa, to powinienem tak naprawdę tą wyspę eksplorować Snow Foxem. Tak mi się zdaje. Ale jestem przy moim czołgu. Uff, dobrze jest. Chyba go sobie tutaj zakotwiczymy od razu. O, jest już, dobra. Kawałek trzeba odpłynąć. I chyba wrócić do domu, wiecie. Uff. Moi kochani. To była fajna przygoda. W prawnie mamy sporo stalkera śnieżnego futra. Będziemy mogli zrobić sobie lepsze futerko. No, przyjemnie było. Tutaj byłby... Nie wiem, czy to... Tak, chyba tutaj trafiliśmy do... A chociaż nie. Tutaj gdzieś trafiliśmy po stalkera, ale tego nie widzieliśmy. Tu nie byliśmy chyba. Chyba, że to jest to Fi. Z innej strony. Kompletnie nie mam pojęcia. Możliwe, że tak, to jest ta stacja Fi, tylko że my byliśmy w innym miejscu, pod nią chyba jakoś, nie pamiętam. Dziwnie trafiliśmy, a to jestem ciekaw, co to jest. Kurczę, to jest ciągle dużo rzeczy do znalezienia na tej wyspie, ale miło się gra, bardzo miło. No cóż, sporo rzeczy mamy znalezionych, sporo schematów odkrytych nowych, zobaczmy co. To jest do skoku Snow Foxa, dobra, i Snow Foxa, nie? I Snow Foxa. Magnety, bateria, smart tytan. Jakie to proste. Jakie to proste. Czyli jak się ma magnety, to jest bardzo proste. I możemy zrobić tą... Kurczę, czy ja chcę... Gdzie ja mam ją zrobić tak naprawdę? Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja mam to robić to na tej wyspie. No pewnie tak, no bo... Na... gdzie indziej, jak są mapy... No, gdzie indziej mogę zwiedzać tereny? No tylko to. I to. Tutaj właśnie byliśmy. Pewnie te tereny jeszcze muszę pozwać, może to miejsce. Mi się wydaje, że tutaj, gdzie my parkujemy... Cholera, nie wiem, czy to chyba tak, to jest tutaj. To tutaj trzeba by było to gdzieś zrobić, koło nawet koło tego może i po prostu tam zjeździć te tereny jeszcze. No ale mamy też kolejny artefakt i wiemy, że musimy płynąć jeszcze w dół, koło kryształowego biomu, bo tam coś jeszcze jest na dole. Więc jeszcze jest kilka rzeczy do zrobienia. Mam nadzieję, że to wszystko ogarnę jak najszybciej. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam i zapraszam Was do tego. No, ja popłynę sobie teraz do mojej bazy, odpocząć trochę, wypakować się. I widzimy się, moi drodzy, w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.